Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii Let's Play FIFA 15. Pod ostatnim odcinkiem jeden z was, w sensie moich fanów, napisał do mnie odnośnie składu. Także zgodnie z jego zaleceniami, jako że był w sumie tani skład, w sumie chyba wydałem na niego około 5000. Oczywiście zaznaczając, że miałem jakieś 3 osoby, 4 osoby z tego składu. Wydałem jakieś może 6000 czy coś w tym stylu i jedynie SP na razie mi odpoczywa sobie na ławeczce, dlatego jest inny niż był podany w tamtej specyfikacji. Także dobra, widzicie mój skład teraz taki, trochę zmienna formacja, bo 4-3-3 z wysuniętym jednym napastnikiem. No i teraz chciałbym pograć w mecz, tylko że czemu nie mogę... Aha, bo to okej, to jest skład, dlatego... I jeszcze z takich nowości, lecimy w 7 lidze. Na razie rozegrałem 3 spotkania, jak widzicie, bilans po 1 zwycięstwo, remis i porażka. No także jest tak w miarę chujowo, ale stabilnie. No mogło być więcej wygranych, ale niestety, jak wiecie, 8 liga była dla mnie trochę trudna. To już nie mówiąc o 7, ale widzę, gram z kolesiem, który założył klub w grudniu tego samego roku co ja. Także jest... Oj, przeciwnik opuścił mecz. Czyli w takich momentach jest szansa, że on nie będzie jeszcze dokładnie wprowadzony do gry, w sensie sam typek. I jego skład niekoniecznie musi być taki dobry, żeby wiecie, żeby mnie ogarnąć i vice versa. Typek z października, widzę, ma stroje Barcelony. Ciekawe, czy ma zawodników Barcelony. Bo wiecie, ludzie lubią czasem kupować monetki, ale nie, widzę, że ma takich zawodników mniej więcej na moim, chociaż nie no, więcej, więcej lepszych ma zawodników, bo on ma, nie ma żadnego poniżej 81 nawet, czyli no dokładnie, więc kurde, ma trochę lepszy skład, bo ja mam 75 chyba najmniejszy. Ale dobra, zobaczymy jak to leci. Club Kersi kontra FC Barcelona i zobaczymy co z tego wyniknie, mam nadzieję, że 3 punkciki dla mnie, ale co to będzie, tego nie wie nikt. Tym bardziej, że kurde, zamiast pograć chwilę wcześniej w FIFA, to ja się od razu wprowadziłem na siwy dym, kurde. Dobra, ale trzeba teraz tak grać, żeby... Ojej, jakaś cinki. Żeby, kurde, nie stracić gola, co? O, fuck. A samemu strzelić, nie? Bo to jest... O, taka ważna rzecz. No nie! Kurwa! Musiał tam stać, jebaniec, no. No nic, widać już strata bramki natknęła mnie w... napotkała mnie w 4 minucie, kurwesku. No ale zobacz na to, kurde. Tam nikt go nie krył i miał spokojną główkę, no to nie dziwię się. Jakby koleś nie trafił tego, to ja bym się bardzo, ale to bardzo dziwił. Dobra, Carlos Tevez mi strzelił. Także Ramos, musisz tam kacić i im strzelić tu również. Dobra, wiecie co, sobie ustawiam super ofensywa. Ojej, nie tam miał być w ogóle. Cholera. Joić, Ramos. No, kurwa, jeszcze się jakoś dziwnie to jest nie wszystko. Nie wiem czemu. Di Maria, dobrze, że spieprzył. Było Nima, no Boateng, no powinieneś to od razu podać. O, właśnie w ten sposób. No ojej, nie wiem co ja zrobić mam. No, ale na pewno nie tak. Chociaż? Dobra. Okej, będzie aucik. Będzie aut. Schmelzer. Z kaskiem na głowie. Dobra. No. Jezus. Czemu mi od razu nie podało? Okej, Ramos. O, ale tu ładnie go uniknąłem, kurde. No, fuck, on jest szybszy. Co to za jakiś mata to był? Bo to jakiś mata. Ja przecież też mam mata, on jest, nie jest wcale taki szybki. O, Ramos. Strzelaj! No ale z główki mogłeś, kurde. Ach, cholera. No dobra, no to była pierwsza szansa. Mogłem się odrobić, oczywiście niewykorzystane tej sytuacji. No, mówi się trudno. I z pierwszej! Ach, cholera, dobra, joić, w sumie to nie jest jakiś żaden, kurde, coś środkowy pomocnik. Także on w sumie nie dziwię się, że nie zagroził bramce. Bo chociażby strzałów ma cholerów. TWS, dobra. No i... Był faul i rzut wolny. No właśnie, był faul, okej. Rzut wolny, czyli prawie jak piątka. Do Ramosa! Na potęgę posępnego Ramosa. O, jak ładnie wylądowała. I leci, że Firmino. Oj! I strzał! No, czemu z takiej przewrotki, trarore?
I jest golaco! Jest wyrównanie. On mi z główki, ja mu z główki. Jeszcze w słupek. Gdyby mój padr mógł drżeć, to by zadrżał. Ale nie mógł, nie może drżeć. Herman! Bardzo ładnie. Widzimy kamerzysta z krzywą słuchawką. Tam nas kameruje, a my się cieszymy, kurde, bo oszczeliliśmy gola. I tak ma, kurde, pozostać. Jeszcze jeden musi być gol, czy nie może tak pozostać, musi być na zwycięstwo klapkersów oczywiście. Dobra, więc teraz wiem, że jak ja strzelę gola, to on lubi, zawsze ludzie robią samotne rajdy. I o dziwo mi się to zawsze udaje, bo zawsze się tak skapię, podjaram tym, że strzeliłem gola, że kurde, obrona zaczyna szwankować w chuj. Ale Traorę widzimy, wychodzi. Strzał! Ach, cholera! Mogłem podejść bliżej, bo tak te strzały z daleka mi niezbyt chcą wyjść. Ale oto idę z kolejną akcją! Pójdę z kolejną akcją! No, Herman! O, fuck, tam jebać. Spalony był, ostry. Ostry schab! O, cholera. Schab bez kości! No, Ronaldo, ty kurwiu! Dobra, jest. No nie, i tam... Nie ma spalonego. I on jak będzie szybszy, to będzie w kurwie. No kurwa, Weidenfeller, ty jebany cieciu, no! Niemożliwy jesteś! A ja cię kurwa awansowałem! Ale no jak to można tak spierdolić, no? Przecież koło nogi mu przeleciała. Rozumiem, jakby gdzieś w ogóle w spizdy strony, no. Przecież on już się nawet przestał cofać, kurwa. No zobaczcie na to. No taka szmata przeszła obok nogi jemu, no, a ten się tylko kurwa potrafił wygiąć. No i a ten nie robi tego, co mu każe, no, jebać tą FIFA. No i faul jeszcze dla nich pewnie będzie. No, zajebiście. Dobra, Ramos. Ale bez ścinek poproszę. Kurwa, co się dzieje? Jak ja to mam wygrać, jak tak się dzieje? Ja pierdolę! No i oczywiście, kurwa, tam. Pojawiają się nagle, chuje, moje dzikie węże. No Casio, kurde. Aktywniej trochę w tą piłkę, aktywniej, no bo... Okej, okay. Jung. I dobra, lecimy, Joić, ale Joić nic nie zrobić. O, chociaż Ramos... Traore... O, Traore, raczej no Ramos, w sumie zjebałeś to podanie troszeczkę. No, anemiczne, to nie był kurwa strzał, no Jezus, potrafisz komentować jak... Ja pierdulę. Tam to on Traore, kurde, musiał się tam pokazać. No i podaj, kurwa, od razu, a nie... I wychodzą, no ja pierdolę, Naldo, ale ty jesteś chujowy. Van Persie, no. O, Jezus, kurwa, pierdolę. Dobra, Naldo, chociaż tą główkę ogarnąłeś. No i Ramos, kurwa, tak żeś się... No! Dobra. Uderzenie w stronę bramki. Jezus, obrona tak KP u mnie, to jest masakra. Długie piłki, Joić. Nie wiem, czy długie piłki to było w sumie dobre. Dobra rzecz, co zrobiłem, ale... Okej. Okay. No! Jak tego nie będzie spalonego, to cię zajebiście. Herman... No to było spalone chyba. Mają teraz okazję. No, jak wyjewa, mam nadzieję, że będzie ruch. Jezu, Traore, jak to kopnąłeś, to jest normalnie w stylu pożar się Boże. Ramos, nie no, oj! Rodriguez. Dobra, ważne, że mam piłeczkę. Piłka idzie i stracona. Oj, dobre przejęcie, brawo. Boateng. No bo nie, Joić. No, do Traore miał iść, no, ale kurwa, co się dzieje z tą FIFO? Czemu mu się tak nie pizda? No nie, no i tamten się cofnął. Van Persie. Zajebiście, kurwa. Nie wiem, co z tymi obrońcami jest, że oni idą do przodu. Ja mam złapać w pułapkę offside'ową, to się, kurwa, wysuwają. Dobra, jedziemy z ofensywny tryby. No i gdzie tak słabo podajesz, no? Ja pierdolę, jak to mam zagrać, jak tak podajecie, jak pizdy, kurwa. I long ma... Joić, kurwa, myślę, że to Herman, a ten się wpierdala. Na chuj ty tak wbiegasz, ty... Cię świeżo pojebany, ty. Mas, kurwa, iść normalnie, zostać na swojej pozycji, bo... No i chuj! Czy wy potraficie piłkę dostać i nie, jej nie stracić, kurde?
No i zajebiście. No i zamiast do piły lecieć, to się kurwa pierdoli i się cofa. No i tu oczywiście mu wyszedł, ale dobra, bramkarz w końcu jakoś ogarnął, że należy czasem wyjść z bramki i to tak dobrze, żeby kurde nie od razu nie stracić piłki. I Ramos, kurwa, ty się ten pierdolisz, a tamci od razu wychodzą, no. No Traore, kurwa, pomidory, no. A myślałem, że będzie easy win, a to taki chuj. Przecież, kurde, w końcu koleś jakoś nie gra niesamowicie trudno, żeby go nie ogarnąć. Ale moja obrona KP oczywiście, bo czemu by nie? I Herman! No i czemu Ramos? Kurwa, Herman miał wziąć. Jezus, FIFA i te podania, no to jest po prostu boskie. A Joicie to ja chyba kurwa ściągnę, bo normalnie mnie wkurwia. SPO, Pizzi za ciebie wejdzie, ty szmato tam. Mimo, że offensive, ale... Znaczy Pizzi, nie jest chyba Pizzi. Bo Joic już nie wkurwia, tam strzała nie ma. Ten pewnie jeszcze gorszy, ale chuj. Rozpoczęła się druga połowa meczu. Ależ niesamowity atak obrońcy. No i czemu Ramos puściłeś pomiędzy nóg? Okej, w końcu jakaś główka, kurde, Naldo. I, no i, kurwa, on mu oczywiście może tak spod nóg. No i co jest, dobra. Się wystarczyłem. Okej, wiadomo, gdzie ta piłka poleci. Tylko zapomniałem, gdzie są moi, bo nie zdążyłem dobrze spojrzeć. Ach, typek zatrzymał, zanim się rozjeżdżałem. I teraz spamujemy klawisze, tak, jakbyśmy, kurde, nie przerwali gry. Mam nadzieję, że przejmę tą piłkę, tę piłkę. No dalej, kolego, zmieniaj, rób te drużyny. Znaczy, rób te zmiany, te drużyny, Lily. Rób te zmiany! Rób te zmiany! No i nie robi tych zmian, uff. Znaczy, no, robi, ale pewnie czeka na ostatnią sekundę, żeby... Okej, 2, 1, 0. Oj, no i tamten kurwa nie poszedł w ogóle, ja pierdyka. Dobra, jest. Naldo... No gdzie tam, ja pierdolę! No i gol, straćcie gola, bo się kurwa pierdolicie z tym wszystkim. No bo trochę mi się jak gdyby FIFA chyba odmuliła. To dobry znak. Boateng! Dobra, podaj tu Ramosowi. Ramos to... chyba zrobi jakieś dzikie sztuczki. O! Uuuu! Kurwa, czemu tak mocno? Dobra, Ramos! No i chuj. Strzelaj tam! Ach, chuj tam. Nie wiem, jaki on ma strzał, w sumie nie sprawdziłem, ale chyba dobry ma strzał. No to nie rozumiem, czemu tak trochę kejpowo uderzył. Jakby miał z 50. Powinien taką bombę zapierdolić, że ażby się kurde bramka ugięła. To zmiany są? A na razie zmiany. No jak wchodzi jakiś kurde... Nie, nawet nie wiem, kto to jest. To Costa był? Jakiś dziwny, inny Costa chyba niż... O jest! Oddaj! I strzał! Pięknie! Kto to? Traory? 2-3 jest, dobra, jeszcze jest szansa. Jednym golem przegrywam, to jeszcze jest szansa się odrobić. No ale znając życie moje spierdolą. Traore oczywiście, Traore. Jest dobrze, nie jest tak tragicznie jak było wcześniej. Kurde, zapytam ciągle takiej fajnej cieszynki używać. Bombowej wręcz mi powiedział. Casillas, a już wiadomo czemu tak kejpi, bo Casillas, kurde. Nie wiem, grałem raz Realem, to normalny Casillas takie szmaty wpuszczał. Ibrahima Traore. Dobra. Na ty, kurwa, byś tam... Dobra. No, miej piłkę i ją strać. No, kurwa, Klapkers... normalny. Dobra, jedziesz, Ramos. Oj, Casio, Peja, kurde, tak blisko. A czemu właśnie Casio nadal ciągle jeszcze mówią? O Boże! Nie może tego być. Dobra, podaj tę piłkę. Jest, dobra, mamy. Firmino. Herman! No ale czemu nie pobiegłeś od razu prosto, tylko się pierdzieliłeś. No i kurde, za tobą piłeczka przeleciała, ty... O nie, no zmieniło mi, jak te zajebiste zmiany, przecież mam wyłączone nawet zmiany. I co, Naldo, jeszcze śmiesz, kurwa, być kontuzjowany, no ty coś popierdolony w chuj. Dobra, Firmino. O Jezus, nie masz pejsa, kobieto. I Ramos, dobrze.
Ładnie wymieniają. Ooo! Kurwa, zjebałem to. Ale jest golazo! Proszę bardzo, 3-3 klapkersi. Normalnie nie wierzyłem w tę zmianę. Jeszcze comeback is real, moi drodzy. Comeback is real. Na razie jest remis. Ale nikt nie powiedział, że jeszcze możemy to przegrać. Tu niepotrzebnie podałem, chociaż strzelił. To jest to. 60 Naldo jest kontuzji złapał. Ale nie mam obrońcy. No i takie samotne rajdy, kurde. No i chuj, ja mu wiedziałem, że tak będzie. Przecież ja bym, kurwa, nie przepuścił takiej tej okazji, żeby spierdolić tak bardzo. Ty się, kurwa, cieszysz, pierdolone kosto, kurwa, cię sprzedałem na biedzie, bo jesteś taki chujowy, że... Oni obejmują prowadzenie. Osobiście nie sądziłem, że będą w stanie odrobić straty. No, będzie gol! A tam, taki kop. Kurwa, w ogóle tak się zafascynowałem tym rajdem, że gówno zrobiłem. Dobra. Ale, o Jezus. Jaki spalony, przecież nic nie podniosłeś w czasie chorągiewki, szmato. Aby pokazało powtóreczkę, jaki bardzo spalony był, to nie, bo po co. Herman. O Jezu, tam, a ja bym wiedział, że tam jest taki ten, już teraz nie chcę nas chyba podawać. Bo mówię, drugi spalony, bez sensu trochę. O Jezu, zjebałem, ale... Zdecydował się na strzał! Wspaniała interwencja! Gol! Aaaa! Tak blisko! Herman, prawie strzeliłeś. Nie no, jestem z ciebie zadowolony, bo naprawdę robisz robotę. Poda do góry. Nie no, ciągle tam podajesz. No! Van Persie. No i... Van Persie. No! Uff, dobra. Już myślałem, że to Wajdusz przepuści, bo oczywiście najlepszy jest, najpotężniejszy. I nie rozumiem, czemu ja mam posiadanie piłki większe. Przecież ja zazwyczaj takie gówno, co nie potrafi piłki i przy piłce się utrzymać. Jest. No i co było? Kurwa, ta FIFA jest tak popierdolona. Nawet nie wiem, co było. Nie wiem, może za kuśkę się jakiś ten typek złapał, kurwa, i problem jak chuj. Zamiast wyskoczyć, to złapać, to oczywiście wybił. No i teraz wiechu pompa, no. A, wiechu. I teraz mi strzeli, no. Dobra, jest moja piłka. Jeszcze tamten kontuzję złapał. A, nie złapał, dobra. Poza z boiska. Mam parę sekund na strzelenie gola. Znaczy, no minut w zasadzie, ale... No! Ale kurwa, no jak on tak wychodzi zajebiście, że... Kurwa, Weidenfeller! Ty popierdolony człowieku, no, ty to kurwa bronić nie umiesz, no ty i se, nie wiem, podawać piłki, kurwa, w koszykówce, bo widzę, do tego się nadajesz, do kurwa, albo odbijania w siatce, no przecież zobaczcie, no tak, no nie zobaczycie. O Boże. Dobra, Traore. O, Traore, kurde, trzeba było się wcześniej zatrzymać, no bo zrobić tego fajnego tricasso. Okej, Ramos. Casio, strzelaj! O, strzelaj! O, cholera! Dobra, tam nikogo nie ma. Dobra, Traore. Na wrzutkę. I główeczka! Ale kuwa mi zdjął. No i 83. Pozak. Coś strzelę w ogóle. Dobra, mam. Boateng. No i tu nic nie ma oczywiście. Ramos! No kurwa, Ramos! Ale czemu tak ty to spierdoliłeś, no? Po tym by była jeszcze szansa, żeby to odrobić, bo to jeszcze w sumie jeden gol, to w ułamku sekundy można strzelić. Ale oczywiście i wyjeb, tak, bo mogło mi przełączyć w sumie na bramkarza. No i super, Ramos miał dobrą pozycję przed gościem, on ustawił się w drugiej manii. Ojej. Kurde, Polek. Co ja zrobiłem z najlepszego? Za tę interwencję. Zawodnik nie może podnieść się z boiska, ma problem z mięśniem. O, no najlepiej tam podawać, kurwa, FIFA jest tak zapierdolona w chuj. Miało iść do Ramosa, to nie, poda do typa na spalonym. Bo na pewno tak użytkownik chciał, kurde.
No i Traore, za co ci płacę? Za Pejsa, a nie jakiś tam kuwa chłystek cię wyprzedza. Odzyskali piłkę w środku pola. O! Traore. Traore, kurwa, pomidore, no. Traore. Ale zjebałeś! Dobra, ale może... Dobra, jest róg. No ale i tak gówno zrobimy, już jest doliczony czas tam. Pozdro. No ale takim strzałem to co możesz, kurde, zagrozić własnej mamie, Naldo! Po chuj się tam pchasz! Po chuj się pchasz, się pytam. No ja pierdzielę. No jak ty, kurde, ja myślałem, że to jakiś Ramos będzie strzelał, a to Naldo, kurwa. Wieczny obrońca. Nic, no widzicie, kurde, Weidenfeller na propsie. Łapki w górę na pocieszenie, kurde, Weidenfellera, bo to normalnie jest gówno. A tak właśnie, ten odcinek prawdopodobnie będzie się miał ukaże w okolicy świąt, także z okazji świąt Bożego Narodzenia życzę wam wszystkiego najlepszego i żebyście w zdrowiu i szczęściu te święta spędzili. Z mojej strony to wszystko, zapraszam was od razu na kolejny odcinek serii Let's Play FIFA 15 i trzymajcie się, na razie.